Tomasz Demkowicz, bez niego Sanocki, a także polski hokej wyglądałby zupełnie inaczej. Przyszedł jednak czas powiesić łyżwy na kołki i powiedzieć stop. Podczas piątkowego spotkania z władzami miasta Tomasz Demkowicz pożegnał się z Sanokiem jako hokeista. Człowiek się starzeje, a nie jest coraz młodszy. Na pewno jakieś tam problemy ze zdrowiem też wynikały, bo mimo wszystko ponad 20 lat w tego hokeja grałem. No i przychodzi taki czas, że należy zdecydować. Zrobiliśmy taką szybką analizę wśród kibiców sanockiego hokeja, miłośników tej dyscypliny, którą kocha cały Sanok. Zdecydowanie Tomasz wygrywa wszelkie rankingi popularności na najlepszego sportowca, hokejowego sportowca, hokeistę w Sanoku, w historii tej dyscypliny, przecież ponad 50-letni. Wychowanek hokejowej sekcji klubu Stali Sanok występował w Sanoku, Katowicach oraz Tychach. Z orłem na piersi rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 20 bramek. Czym teraz zajmie się Tomasz Demkowicz? No, zamiar dalej pracować przy hokeju, tylko jako już trener. Ale tak jak wcześniej wspominałem, najbliższe dni zadecydują o tym, czy faktycznie wyjadę Sanoka, czy nie. Sportową karierę hokeista zakończył 14 marca tego roku podczas meczu z KTH Krynica, wygranego przez KH Sanok 6-0. Życie toczy się dalej, a w kolejny sezon wkraczamy z ogromnymi nadziejami. Po tych wzmocnieniach, o których już wszyscy wiedzą, no to uważam, że ta drużyna powinna grać o medale i stać tę drużynę o to, żeby walczyć o ten medal. Marzę o jednym. Marzę o tym, żebyśmy w marcu przyszłego roku byli na każdym meczu, ale nie w ilości 1700 czy 1500 kibiców na hokeju, tylko aby było tak jak na meczu Polska-Japonia przy kwalifikacjach olimpijskich, kiedy nas było 4300. Bo duża liczba kibiców w marcu roku 2011 będzie świadczyła o tym, że gramy o coś więcej niż o utrzymanie. I tego sobie i sanockiej drużynie życzę szczerze. I my do tych życzeń się przyłączamy. Sanocki hokej potrzebuje sukcesów, zasługują i marzą o nim wszyscy. Zawodnicy, działacze, kibice, sympatycy drużyny z Sanoka. Dziękując jednocześnie Tobie, Tomku, wierzymy, że kartę trenera zapiszesz równie pięknie, jak zapisałeś się w historii hokeja, reprezentując Sanok, reprezentując Polskę.